W celu otwarcia gali promotora MMA Adalecha Gorczaka i wiceprezesa Roberta Kuzniecowa. Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie na 12. Gali MMA Cup w Osinku 2019. Jest to 7. edycja gali organizowanej właśnie w tym mieście. Na wstępie chcę bardzo podziękować dla pana burmistrza Wasilkowa, że wspomógł nasz projekt i miejmy nadzieję, że w następnych latach będzie podobnie. Dziękujemy panie burmistrzu. Wielkie prawa dla pana burmistrza i wielkie. Chcę przywitać również gości specjalnych. Wiadomo, że sędzią głównym dzisiejszego eventu jest Krzysztof Kułak, mistrz KSW. Witamy Cię Krzysztof bardzo serdecznie. Krzysztof Kułak, jeżeli jesteś, to pokaż się Krzysztof. Jeżeli nie, to zobaczymy jego w akcji jako sędziego ligowego. Witam również czempiona boksu, wielokrotnego mistrza Polski, zawodowego mistrza interkontynentalnego i naszego przyjaciela Unii Sportów Walki M. Paweł Łażewski. Witamy Cię, Paweł, że zaszczyciłeś nas swoją obecnością. Również zaproszony był Kamil Szeremeta. Czekamy na niego, potwierdził, że będzie, także w trakcie turnieju, jeżeli okaże się to, przywitamy go. Witam wszystkich sponsorów. Wielkie dzięki, bo 10 lat dzięki Wam i te mniejsze, i te większe eventy są po prostu możliwe. Wielkie brawa dla sponsorów. Dziękuję bardzo na wszystkich ogólnie. Na razie. Witam również publiczność, bo bez publiczności nie byłoby gal. Brawa dla publiczności, dzięki, że przyszliście. Jednym słowem wypada mi powiedzieć, że jesień to jest nowe wyzwanie. Unia Sportu Walki M w ramach profesjonalnej ligi MMA, PL MMA podpisała kontrakt. Jestem upoważniony do przekazania tego publicznie z telewizją publiczną TVP Sport. I tak na jesień jedną z 6 gal w Polsce będziemy mogli oglądać w naszym mieście, promować naszych mistrzów ze wszystkich klubów, z Paletu do Białystoku, ze Sportowego Białegostoku. Także fajna sprawa, uważam, aby tylko zdrowie nam wystarczyło i jedziemy dalej, że tak powiem, w żargonie sportowym. To tyle, jeżeli chodzi o moje słowo. A teraz bardzo poproszę pana burmistrza miasta Wasilkowa, Adriana Kuckiewicza, o uroczyste otwarcie imprezy. Ja pomogę. Dobry wieczór. Witam Państwa na kolejnej już gali MMA w Wasilkowie. Gratuluję tutaj panu Adamowi Gorczakowi organizacji kolejnego już wydarzenia w postaci gali MMA. Życzę Państwu udanej zabawy i niezapomnianych emocji. Niniejszym otwieram kolejną edycję gali MMA w Wasilkowie. Dziękujemy bardzo panu burmistrzu. Przed nami walka w K1 w kategorii do 77 kg. Zapraszam jednocześnie sędziego Krzysztofa Kułaka do ringu i może kilka słów na temat pana, który w tym momencie wkroczył na ring zawodnika MMA. Sędzia i trener od blisko 20 lat, były mistrz KSW, obecny mistrzem na Diatos 49 walk zawodowych w ringu na 4 ordynarnach.
teraz zapraszam do niebieskiego narożnika Daniela Kawrylko, zwany tu do Białystok.
Rigorne starcie pierwsze. Thank you.
Tam gdzie ja mówię! Kolejna po ostrzeżeniu. Czas jest 2 minut. Nie obowiązuje teraz zostać kończenie na ich zespołu sędziego. Po prostu do momentu nasz zawodnik będzie do dyspozycji.
Będziemy za chwileczkę gościć panią Kasię Garnkiewicz. Która zaśpiewa dla państwa utwór Dignanio Cindy the Best, ale jeszcze chyba dla zawodników, którzy stoczyli przed momentem jakże wielki kół naprawdę, dobra bitwa. Dziś mam na bezpłonę.
Zanim ogłosimy oficjalny werdykt, zapraszam bardzo serdecznie pana Adriana Latanimowskiego z Karpowni. Żeby w Mogiszu dokonał wręczy nagrody dla zawodników. A za moment czas na oficjalny werdykt, a zdanie sędziów oficjalny remis. I pan prezydent pani Nocny, który wręczy połączki do dzisiejszej inauguracji. Byliśmy świadkami w MMA kategorii 70 kg pomiędzy Irmiuszem Siemiuczykiem i Mateuszem Gieniaszem. Niebawem rozpocznie się kolejna walka, również MMA. Kategorii o 3 kg cięższej, a stoczył ją Rafał Roszkowski i Paweł Roszkowski. Zapraszam zatem do niebieskiego narożnika Rafała Roszkowskiego z Kulno Wymiaru.
MMA. Kto z nich będzie lepszy, o tym rozstrzygną 3 rundy po 3 minuty. Przypominam, kategoria 73 kg. Starcie pierwsze. Ja bym lepiej się zabijał. Nie wiem.
Zwycięzca, choć zwycięzca był widoczny, każdy z nas mógł zobaczyć. Duże kilogramowe było akcją, która zdecydowała o zwycięstwie. Zwycięzcą pojedynku Paweł Ryszkowski. I ludzie Karolska, którą muszę Państwu teraz zdradzić. A program oczywiście upominkowy od pana sędziego jako specjalny upominek za tę walkę i także za bohaterstwo Rafała Ryszkowskiego, 2 lata starszego, mniej doświadczonego zawodnika, który wobec nieobecności jednego z naszych gości, który nie wiadomo, podjął się stoczenia walki z bratem bardziej doświadczonym, bo już 12-letnie doświadczenie, w tym 10 lat, w drugiej 2 lata, o czym wspomniałem, robią swoje, jak widać. Tak więc jeszcze raz prawa do tego zawodnika, ale wraz naszą drogą świętą, bo wcześniej Państwu wdrażać, ale na pani świętą, jak widać bardzo, i w ringu się nie oszczędzając, także pokazali nam ciekawe widowisko. Porównam kolejny pojedynek. A będzie to walka następna w MMA IMA w kategorii 84 kg, w której zmierzą się Arkadiusz Romaniuk i Kamil Włóczaj. Zapraszam do niebieskiego narożnika zawodnika Arkadiusza Romaniuka. Przeciwnikami z innych klubów. Czasami
tak bywa, stąd się zadowolę, że zarówno jednego przeciwnika, jak i drugiego wywał z karty z powodu kontuzji. Waga 84, 93 i plus 93 jest szalenie trudno znaleźć przeciwników na ostatnią chwilę. Dlatego walka będzie pokazana, można powiedzieć, spalidowa, bez zbędnych. Po prostu uznaliśmy się, że szkoda po prostu przygotować obydwu zawodników i na pewno on tutaj pokaże kawał dobrego MMA, są to zawodnicy doświadczeni. Kamil Łuczaj startował wielokrotnie w profesjonalnej lidze MMA, także bardzo doświadczony zawodnik, ale również Arkadiusz Romaniu goni swoimi umiejętnościami swojego przeciwnika i tutaj będzie miał okazję sprawdzić się. Także wielkie brawa, że w ogóle do tej pory tak się umówiliśmy. Chłopaki przygotowali na 100%, wiemy o tym Arkadiusza Zalewskiego. No i zaczynamy. Arkadiusz Romaniu, jest raz brawa. A teraz na rozmowę czerwoną zapraszamy Kamila Łuczaja. Walę do białostwa.
Ma
A więc za nami walka pokazowa, której bohaterami byli Arkadiusz Roman i Kamil Uczaj, obaj to zawodnicy Warek do Białystok, Rewis. Zapraszam do ringu pana Tomasza Lenarczaka, szefa firmy Motor Lenarczak. I uprzejmie proszę o wlecenie panią do wykupanów. Czas na kolejny pojedynek, a będzie to pojedynek w grapplingu w kategorii 80 kg. Grappling to formuła, w której wykorzystuje się wszystkie techniki chwytów, dźwigni, obary i przymuszeń, ale zabronione jest uderzanie. Walkę tę stoczą Dariusz Kasperczuk i Miłosz Staśkiewicz. Zapraszam serdecznie do naleśnika niemieckiego Dariusza Kasperczuka. Do walki o pas z Krzysztofem Kułakiem,
Krzysztof Kułak nie może sędziować tej walki, dlatego, bo ze zwycięzcą tego pojedynku spotka się on na jesiennej gali najprawdopodobniej PMMA. Ja tylko przypomnę, że Krzysztof Kułak to legenda sportu walki, to jest jeden z pierwszych zawodników, który po prostu toczył walki w Polsce. Jest to również jedyny zawodnik, który stoczył walkę w ruskiej klasie. Był kiedyś nawet taki program, jak ciągle do tego wraca na TVN-ie. I tutaj w programie uwaga, Krzysiek po prostu wiadomo, mistrz KSW, mistrz Celtic Gladiator, walczył z Adamem Biegańskim właśnie półtora roku temu na naszej gali, zdobył pas Unii Sportów Walki M w kategorii grappling. I ta walka będzie eliminatorem do walki o pas Krzysztofem Kułakiem. Dziękuję. A pojedynek odbędzie się na dystansie w grudniu po 5 minut. We'll be right back.
kategorii, a powyżej 93 kg walka MMA i ma 3 rundy po 3 minuty. Nie,
drugie starcie. Byliśmy świadkami pojedynku MMA i mam w kategorii ponad 93 kg, które zmierzyli się Karol Żołowski i Kasper Miklasz. Za moment oficjalny werdykt, który jest potwierdzeniem tego, co przed momentem mieliśmy okazję zobaczyć, jakie zwycięstwo jest Karol Żołowski! Zapraszam do ringu pana Pawła Szajdę z Sokołowa S.A. Pozostajemy przy MMA INAF, kategoria 84 kg. Będziemy świadkami walki, w której zmierzą się Marek Zardzewiały i Mariusz Bagdonas. Do narożnika niebieskiego zapraszam zawodnika Spartakusa Rzeszów, Marka Zardzewiałego. Thank you.
Walka odbędzie się na dystansie 3 minut po 3 minuty. Zaczynamy! Runda pierwsza. Restauracja Picobello.
Model Lenarcia. Restauracja Torbaj Białystok. Autobus Creative Cars, także Białystok. Komisenter Białystok. Precko Investment. Metal i drewno styl Robert Dawidowicz Białystok. I również z tego miasta RS pracownik Jubilerska. Podobnie jak z Białym Ośrodku i dla Tradycja. Zdrowy Smak Leosi. Sklep sportowy Wojowin z Białego Stoku. Leksa Apartamenty do wynajęcia. Biuro Podróży Lasty 24 Białystok. Kat Okna Drzwi Adrian Daniłowski. Kromet Białystok i również Białystok Hotel Pol Ferber. Patronami medialnymi dzisiejszego wydarzenia są Agencja Wydarzenia Prezydenta Białystok, Radio Leska, Akadera, Radio I, MMA News, Kurier Poranny, Gazeta Współczesna, nasze MMA, Sport, Sport, Polski Sport, Facebook, Unia Sportu, Partner i Białystok Online. Thank you.
Thank you.
więc czas na walkę, która odbędzie się w formacie na dystansie 3 rund po 5 minut. Pierwsza runda. Thank you.
Zanim ogłosimy oficjalny werdykt, oczywiście poproszę pana Dariusza Dziubę i pana burmistrza o dołączenie do nas. A pojedynek pomiędzy Mateuszem Dederką i Modestasem będzie okazja, żeby zamienić kilka słów, ale pora na ceremonię wręczenia nagród. To była szybka walka, poprosimy Cię o kilka słów wrażeń z tego pojedynku. Poprosimy w takim razie o zwycięstwa kilka słów. Dosłownie sekundka. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy dzisiaj przyszli, są na gali i kibicują. Wiem, że zebrała się duża grupa moich przyjaciół i znajomych, specjalnie dla mnie dzisiaj przyszli. Dlatego wasze wsparcie nieocenione, dobry, super. Także dziękuję wam po pierwsze, ale... trzem osobom, dlatego z tego miejsca naprawdę dziękuję mojemu Dariuszowi, dyrektorowi Nerwów Bandowi oraz trenerowi Bogowi. Wiele dziękuję Bogowi! Przywitajcie się z tego zadania, ale ja bym też pokryła. Oryginalnie na tej gali miałem zmierzyć się z innym Litwinem z tego samego klubu. Dostaliśmy informację, że ten Litwin niestety nie mógł się stracić z powodu choroby. Moim osobistym zdaniem po prostu wymień. Przestraszył się nie, dlatego do podaży Federacji Sportu Walki kieruję prośbę z racji tego, że jest współpraca z profesjonalną ligą MMA bardzo ciasna. Zawodnicy z naszych gal startowali w Warszawie. Za 6 tygodni w Warszawie odbywa się gala PLMMA transmitowana na TVP Sport. Jeżeli jedni nas ma jaja, żeby się przygotować i wyjść ze mną na naszą niedokończoną walkę, która nie miała szansy dzisiaj się odbyć, to ja bym rzucał w tym momencie wyzwanie 6 tygodni w PLMMA w Warszawie. I najważniejsze, bardzo dziękuję. Dziękujemy za wspaniałe widowisko, a ja zapraszam jeszcze na link organizatora dzisiejszej gali, pana Lecha Dorzaka, on jest pan burmistrz, któremu bardzo serdecznie chciałem pogratulować tego, że w mieście to, że trzeba dbać o sport, dostrzega, że mówił pan burmistrzem, tego rodzaju wydarzenie bardzo proszę jeszcze o kilka słów. Cieszę się, miło było Państwa gościć w mojej miejscowości. Miło mi też, że w jakimś stopniu przyczyniłem się do rozwoju sztuk walki. Gościu z Państwa tutaj jestem bardzo zadowolony, że wiele młodych osób bierze udział w gali i się rozwija. Także życzę wszystkim Państwu dobrego.
raz życzę, żeby jak najwięcej imprez było tego typu sportowych tutaj na Podlasiu i właśnie w Gościnkowie, a kibiców zapraszam na afterparty do Gajdu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Ja również serdecznie dziękuję za to, że miałem w związku z tym w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo.